Tegoroczną gwiazdą Wianków w Zebrzydowicach był Krzysztof Cugowski. Muzyk wystąpił w niedzielę 1 lipca przed publicznością solo, a właściwie to z zespołem mistrzów, bo od jakiegoś czasu tak właśnie koncertuje. Po zamknięciu historii Budki Suflera przez ponad 3 lata występowałem razem z synami. Mieliśmy taki projekt Cugowscy, nagraliśmy płytę, trasę, zagraliśmy też, która promowała płytę. No i przyszedł czas na, tak powiem, na zamknięcie tego, bo moi synowie mają swoje sprawy do załatwienia. I teraz jeżdżę z zespołem, który nazwaliśmy zespołem mistrzów, bo to są najwybitniejsi muzycy, jacy są w naszym kraju, także sobie gramy. Sobie gracie? Kogo dzisiaj zobaczymy na scenie? Oczywiście pana, ale z tych muzyków? Już tak, oczywiście. Jesteśmy w komplecie. Jacek Królik na gitarze, a Cezary Konrad na bębnach, Robert Kubiszyn na gitarze basowej i Tomasz Kałwak na instrumentach klawiszowych. To ktoś, kto się zajmuje muzyką i wie to każde z tych nazwisk. Dwóch muzyków jest to są muzycy jazzowi, tylko i wyłącznie grają w różnych, a na dwóch muzyków jest może takich troszkę mieszany, ale także gra się nam bardzo pięknie, bardzo, bardzo nam jest fajnie grać ze sobą, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli zadowoleni sami przed sobą, jak gramy. To zresztą to jest. No, pozostaje tylko to, żeby się publiczności podobało. Wiele koncertów teraz przed wami? No tak. No już zaczęliśmy, już gramy ten od połowy maja do teraz, zagraliśmy już dużo. No to będzie pracowity sezon? No wie pani, na pewno tak, no gram, mamy to wszystko zaplanowane do końca grudnia i już na przyszły rok, bo w przyszłym roku będzie przypadać 50-lecie mojej pracy na scenie, także... Jakaś duża impreza, jakieś duże wydarzenie? No, na pewno tak. Mhm. Już to ci, którzy to organizują całą... Nie bardzo starałem się pamiętać o tym, bo to taka... Nie jest optymistyczna data, ale tak jest i trudno. Ale to znaczy, że już nie będzie jakichś wspólnych projektów z synami? Teraz nie, tylko solo? Nie, zdarzać się będą. Oczywiście nie permanentnie, ale na pewno tak, my nie jesteśmy pokłóceni. Także nie ma problemu z tym, żebyśmy grali razem. Ale w tej chwili już od paru miesięcy myśmy, zresztą umawialiśmy się na granie razem 2 lata, zrobiło się z tego 3,5, także myślę, że na razie wystarczy. Synowie mają swoją płytę nową do nagrania i tak dalej, no to mają swoje życie, swoją karierę. Ja jestem już takim bardziej, bym powiedział, kończącym ten rodzaj zajęcia, mam zdrowie i mogę, to tak, ale każdego dnia może się coś zdarzyć, po którym nie będę mógł, więc tutaj wiązanie mojej osoby z młodymi ludźmi, którzy są może nie na progu, ale w każdym razie na początku swojej kariery, no to nie ma sensu. Także to, co mieliśmy, to na cośmy się umówili, to co mieliśmy do zrobienia, to wykonaliśmy i teraz każdy robi to, co dalej. A jest jeszcze jeden syn, który też tak, w te tak, ślady jest, takie... Jest tak? Najmłodszy, tak. No on jeszcze, no to zobaczymy, on ma na tyle mało lat, że to jeszcze on kończy niedługo 20 lat, także zobaczymy, co będzie. On ma bardziej w stronę teatru, także studiuje w Anglii. Jak to jest występować na scenie z synami? Czuję taką to takie pytanie, które chciałam panu zadać. Bezwzględnie, oczywiście, zwłaszcza z synami, którzy są szalenie kompetentni jako muzycy. Zdolni. To bardzo. Osiągnęli też niebywały sukces. Tak, absolutnie. Także to tak, ten, kto nie wie, jak się pracuje z dziećmi, to ja mogę opowiedzieć. Bo nie każdy ma taką możliwość, prawda? Nie, przecież są ludzie, pracują w różnych zawodach. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie sceny, czy jakiegoś zajęcia muzycznego, ale w każdym zajęciu praca z dziećmi jest ekscytująca. Dzisiaj jakie utwory usłyszymy? Jakie piosenki? Prawie różne. Część budkowych, ale takich...
no, nie taki, który się publiczność spodziewa. Nie, na pewno gram dużo starych rzeczy i Budki, i swoich. I gram też coś z tej płyty Cudowscy, którą graliśmy z synami. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. No miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo, dziękuję. Też na nam była. Dobry, Krzysztof Cugowski. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów telewizji ox.pl. Kłaniam się.